Jasełka tradycyjne w wykonaniu zespołu teatralnego działającego pod kierunkiem siostry Jadwigi Werozumskiej co roku ogląda kilka tysięcy osób. Bilety wyprzedane są zazwyczaj dużo wcześniej. Cieszyński teatr pęka w szwach. Odwiedzają go całe rodziny, nie tylko z terenu powiatu cieszyńskiego. Ewangelia nigdy się nie kończy i ci, którzy przyjeżdżają, właśnie są nieustannie. Brakuje miejsc. Choć to już 30 lat na scenie, to zespół co roku stara się wprowadzać pewne nowości. Wprowadziliśmy nagrania głosowe w studio i na przykład czytane jest Pismo Święte. Dziękuję temu, kto zrobił piękną księgę Pisma Świętego i ten głos jest słyszalny, donośny, zapowiadający każde wydarzenie, jakie ma być, każdą scenę. I wprowadziliśmy jeszcze taką kolędę wykonywaną przez małą dziewczynkę Tosię, Magdy Anioł, także, która użyczyła nam również muzyki do tego. Także cieszę się, że możemy wprowadzać. No ale wiadomo, zmieniają się baranki, na przykład tam rola Heroda też jest troszkę zmieniona, bo z pracą zawsze nieraz jest ciężko, żeby każdy mógł przyjść codziennie. Więc takie są zmiany. Ale staramy się, żeby to było jak najpiękniej w strojach, we wszystkim, żeby to było jak najpiękniej. Ale zmieniają się dzieci i młodzież. To też trzeba powiedzieć. I jednak one są zawsze. Najmłodszy uczestnik tego przedsięwzięcia to... Małe, malutkie, w październiku czy w listopadzie się urodziło. Kochany Jezusek, malutki. No i cieszymy się, że nawet z Krakowa przyjechali przez sobotę, niedzielę też ze swoją dziewczynką, Helenką, która się w maju urodziła i grała przez sobotę, niedzielę Jezuska. Będą znów już na następną sobotę i niedzielę, ponieważ w każdej scenie dajemy dwóch Jezusków. W pierwszej scenie i w drugiej scenie. W pierwszej malutkie, w drugiej scenie może być większe, bo to już jest kolędowanie. Na scenie Cieszyńskiego Teatru Jasełka, jak i pozostałe spektakle, wystawiane są już od 30 lat, ale tak naprawdę zespół swoją przygodę z przedstawieniami rozpoczął wcześniej. W zasadzie gramy 35 lat, będzie w przyszłym roku, jak gramy Jasełka, ale ponieważ tak się zbiegło, że w 1990 roku weszliśmy do teatru z pierwszymi Jasełkami, to był pierwszy nasz występ, a teraz mamy 2020, więc w tym roku mija ze wszystkimi przedstawieniami 30 lat. I stąd postanowiliśmy te 30 lat w jakiś taki szerszy sposób przejść, przygotować się jeszcze. Po każdym spektaklu można się zaopatrzyć m.in. w kartki świąteczne, ale w tym roku i tutaj pojawiła się nowość. Grania kolęd są zrobione, to jest jak świeża bułeczka, tylko no, na razie nas stać było na to, żebyśmy nagrali solistki, które śpiewają, bo raz, że to było ze strony widowni zainteresowanie ogromnie duże, dochodziły nas te pytania, dlaczego tego nie mamy, że co chcieliby, a drugi raz ja bym też również chciała utrwalić te głosy, piękne głosy. Już zaczęliśmy nagrywać o Janie Pawle II na stulecie urodzin, ponieważ już wcześniej wystawialiśmy taki program o Janie Pawle II i teraz związaliśmy to, powiem, przez piękne poezje, wiersze, znaczy może nie tyle wiersze, jak historie papieża, to co on przekazał, to co inni wyrazili o nim i poprzez pieśni śpiewane, też solowe wykonania, bardzo piękne. No i właśnie chcielibyśmy jeszcze dalej z tym programem zresztą pójść do innych kościołów. A nawet włączone są tam fragmenty prymasa Wyszyńskiego, który w tym roku będzie beatyfikowany. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.